Janina Bany-Kozłowska, wybitna bolesławiecka artystka ceramik, wieloletnia projektantka zakładów ceramicznych Bolesławiec, została w lutym 2015 roku wyróżniona jednym z najwyższych odznaczeń nadawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W Bolesławcu pracuje i tworzy już ponad 40 lat. Jest autorką ponad 1500 wzorów, które są w seryjnej produkcji. Ceramika jej pomysłu jest doceniana na całym świecie, zdobywa nagrody i jest wyróżniana. Janina Bany-Kozłowska ma niesamowite wyczucie proporcji, a klasyczne rozumienie pojęcia estetyki powoduje, że formy jej autorstwa są ponadczasowe i nieprzemijające. Na równi ceni funkcjonalność i piękno ceramicznego przedmiotu. Bez pracy Janiny Bany-Kozłowskiej znana bolesławiecka ceramika nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kim Pani chciała być jako dziecko? O czym Pani marzyła? Czy już ta ceramika wtedy się gdzieś pojawiała, czy to było coś zupełnie innego? Nie przypominam sobie, żebym marzyła o ceramice, zupełnie o tego typu zawodzie, który wykonuję w tej chwili. Wydaje mi się, że chciałam być nauczycielką, ale tak do końca to nie pamiętam takiej decyzji. W każdym razie imponowało mi uczenie dzieci, bawiłam się z dziećmi, interesowałam się właśnie takim sposobem troszeczkę dyrygowania tymi dziećmi. Lubiłam opowiadać bajki, lubiłam lepić z plasteliny różne rzeczy. A jednak? Tak, ale to chyba wszystkie dzieci tak lubią. Ja w tym nie widzę niczego nadzwyczajnego. I ponieważ to były czasy, kiedy dzieci nie miały tak dużo zabawek jak w tej chwili, oczywiście z różnych względów i z mniejszego bogactwa, że tak powiem w cudzysłowie, rodziców, w każdym razie mniej zamożnych kieszeni, a poza tym w sklepach również nie było tylu zabawek, więc wydaje mi się, że pobudzona była większa wyobraźnia. A kiedy zaczęła się Pani wielka przygoda z tworzeniem ceramiki? Kiedy dostała Pani do ręki pierwszy kawałek gliny? Prawdziwą glinę dostałam w Liceum Sztuk Plastycznych na rzeźbie, na lekcjach rzeźby, ponieważ właśnie kończyłam Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. I to właściwie był mój pierwszy kontakt z taką gliną już przygotowaną do lepienia. Zresztą zawsze lubiłam lekcje rzeźby. Już wtedy Pani czuła, że to jest właśnie to? Nie. Zupełnie. Nie zastanawiałam się, powiem szczerze, nad tym. Zupełnie nie zastanawiałam się nad tym. Co prawda, kiedyś z wrocławskiej uczelni przyjechała do nas do liceum, ja chyba byłam wtedy w czwartej klasie licealnej, bo liceum sztuk plastycznych, jak no, tego typu licea zawodowe, były pięcioletnie. W każdym bądź razie przyjechała dziewczyna, nie pamiętam jej nazwiska, i ona studiowała ceramikę na Akademii Sztuk Pięknych. Wtedy to była jeszcze Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. I zachęcała nas do zdawania, ponieważ myśmy byli tą klasą przedmaturalną jeszcze w czwartej klasie, jak już powiedziałam wcześniej, zachęcała nas do zdawania na wrocławską uczelnię, mówiąc, że jest tam tyle ciekawych kierunków, że jest to właśnie taka bardzo dobra uczelnia i uczelnia, w której jest no, znakomita atmosfera, fajni profesorowie. Ale ja wtedy jeszcze naprawdę nie myślałam o zdawaniu na wrocławską uczelnię. Ale w końcu Pani tam trafiła. Trafiłam troszkę przez przypadek. W Szczecinie nie było uczelni, która by mi odpowiadała, ponieważ nie było uniwersytetu. Była politechnika o takim dosyć szerokim profilu i chciałam zdawać na architekturę, ale już nie było miejsc, więc zdawałam na ekonomię transportu i przemysłu, chcąc potem przenieść się na architekturę. Jeszcze się zastanawiałam nad wnętrzami okrętowymi. Na Akademię Medyczną nie nadawałam się, ponieważ mdlałam na widok krwi. No i była jeszcze Wyższa Szkoła Rolnicza, to były te uczelnie w Szczecinie. Także ja, ponieważ nie dostałam się na Politechnikę, więc poszłam do pracy. Pracowałam przez rok czasu
w Domu Kultury w Gryfinie, to jest tam, gdzie jest Dolna Odra, w tych okolicach 19 km od Szczecina, i byłam instruktorem do spraw artystycznych i od razu na wstępie pani kierowniczce powiedziałam, że ja będę pracowała tylko rok, ponieważ ja po roku będę zdawała właśnie na kolejną na uczelnię. I wtedy już pomyślałam sobie, że będę zdawała na uczelnię artystyczną, ale... Całe szczęście, że pani nie zdała rok wcześniej, bo może by pani tam nie trafiła. Tak, to znaczy, tak. To prawda, bo to czasami życiem człowieka rządzi przypadek zupełny. No i po roku rzeczywiście składałam papiery do wrocławskiej uczelni, ale to był czas, kiedy była rejonizacja i w zasadzie powinnam zdawać albo do Gdańska, albo do Poznania. A we Wrocławiu, ponieważ, jaki to był kierunek? Ponieważ, a zdawałam do Wrocławia, udało mi się właśnie zdawać do Wrocławia tylko dlatego, że ja wtedy napisałam, że ja chcę na ceramikę albo szkło, ponieważ na innych uczelniach nie było, był tylko, zdaje się, że w Toruniu był przedmiot ceramika, natomiast nie było wydziału ceramiki i szkła. I wrocławska uczelnia była taką jedyną uczelnią, w której to był ten kierunek bardzo szeroko rozwinięty, i dlatego miałam możliwość złożenia tam papierów. Oczywiście, że to się składa wcześniej pracy, czeka się na dopuszczenie do egzaminu. Ale już powiedzmy o tej ceramice teraz. Na studiach już pani poczuła, że ceramika, tworzenie jest właśnie tym, co chce pani robić? Ja w ogóle bardzo lubię bryłę. Mnie zawsze fascynowała bryła. Mam, no muszę mieć wyobraźnię. Jeżeli ja sobie czegoś nie wyobrażę, to ja po prostu nie potrafiłabym tego zrobić, bo muszę sobie to wyobrazić wcześniej. I właśnie ceramika, no w ceramice jest ta bryła, jest niezbędna, jest to po prostu podstawa, bo potem z tą bryłą można robić różne rzeczy, natomiast najpierw trzeba ją zrobić dobrze. Więc, czyli mnie się już od samego początku bardzo, bardzo spodobała w ogóle ceramika. Co prawda ceramika jest dopiero po 2 latach, jest od 3 roku. Bryła jest taką podstawą, która mnie zawsze interesowała. Zawsze mnie to interesowało. Już na studiach wiedziała pani, że się nie rozstanie z bryłą. Jeszcze nie. To znaczy nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze to nie była taka, to nie był taki okres decyzji, co się będzie potem robiło, bo to tak... Po studiach chyba, jak przyszła ta decyzja? Do Bolesławca trafiłam zupełnie przypadkowo, pod namową mojego starszego kolegi, pana Władysława Garnika, który oglądał mój dyplom, no i mówi, a robisz takie ładne rzeczy, więc może pojechałabyś, jeszcze zobaczyła w Bolesławcu ceramikę, tam jest świetny materiał, glina jest piękna, piękne miasto i fajni ludzie. I tacy. Zakłady ceramiczne. To były jeszcze zakłady ceramiczne przemysłu terenowego. Bolesławieckie zakłady ceramiczne przemysłu terenowego, i to były zakłady dosyć liczne, ponieważ trzy w Bolesławcu, 2 były w Nowogrodźcu. Także to było kilka zakładzików, w których się robiło doniczki, robiło się garnki, kilka garnków właściwie, jakieś tam 2-3 beczki, proste doniczki ogrodnicze i kilka, jeżeli chodzi o galanterię, to dosłownie kilka elementów. Ze 2 kufle, zabawnie nazywającą się butelkę Piast z kubeczkiem, i taki był, też była butelka Paś na tacce z kieliszkiem. Więc to, co pamiętam, to właściwie to była taka galanteria jedyna. Czyli w zasadzie zakłady ceramiczne nie miały własnego wzornictwa, to było takie szczątkowe. W zasadzie to były pewnie początki. Przez przypadek ktoś tam, kilka osób zaprojektowało z doskoku, natomiast trudno tutaj było mówić o jakimkolwiek wzornictwie. Absolutnie, robiło się jeszcze znicze ceramiczne, więc tych rzeczy dosłownie było kilka. No i miałam takie szczęście, że mogłam zacząć od początku, ale to nie była od razu decyzja pozostania w Bolesławcu. Ja byłam przez ówczesnego dyrektora, już świętej pamięci, dyrektor Buldańczyk, byłam właśnie zaproszona do współpracy. Początkowo nie bardzo miałam na to ochotę, bo nawet już starałam się o pracę w Szczecinie w takiej fabryce
Odra nazywającej się, to była odzież jeansowa, więc tam starałam się, żeby tam pracować. Już nawet jakąś tam rozmowę przeprowadziłam, no i wracałam. O mały włos projektowałaby pani jeansy. O mały włos projektowałabym, tak, odzież. No ale potem pod namową przyjechałam, no i szczerze powiem, rzeczywiście zainteresowała mnie glina, bo jest to materiał znakomity. Ten Bolesławiec leży na glinie i faktycznie trudno się dziwić, że tradycje tutaj w tym mieście są ogromne, ogromne. No i miałam to szczęście zacząć wzornictwo. I powiedzmy wyraźnie, że pani jest projektantką i twórczynią większej części wzorów, prawda? W zakładach keramicznych Bolesławiec. Tak, czy w momencie, jak przyjechała pani do Bolesławca i już rzeczywiście zdecydowała się rozpocząć pracę w zakładach ceramicznych Bolesławiec, wiedziała pani, czuła, że to będzie coś wielkiego, że będzie pani tworzyć, projektować, że będzie pani tworzyć tutaj historię właściwie bolesławieckiej ceramiki? Czy przyjechała pani i chciała pracować? Tak, to co pani mówi, to drugie. Po prostu chciałam spróbować. Zupełnie się nie zastanawiałam, że akurat będę tutaj tyle lat. A sukces przyszedł dzięki wytężonej pracy właśnie. Sądzę, że tak, ja tego nie traktuję jako sukces. Po prostu jak się tyle lat pracuje i robi się to, co się lubi. I muszę powiedzieć, że to jest też dla projektanta takie szczęście, że zaczyna wzornictwo, że zrobiło się kawał tej dobrej roboty i zrobiło się wzornictwo w zakładzie, bo nie zawsze jest taka możliwość, bo oczywiście rzadko kiedy wchodzi się do zakładu, w którym prawie tego wzornictwa nie ma i ma się to szczęście, żeby zapoczątkować, żeby nadać pewien charakter, pewien styl, bo taka już jest kolej rzeczy. Każdy projektant pozostawia to swoje znamie, że tak powiem. A dziś pani naczynia użytkowe są niemal na całym świecie. No tak, ponieważ fabryka bardzo dużo eksportuje, głównie eksportuje właściwie do większości krajów na całym świecie. Więc przy okazji moje naczynia są kupowane w różnych częściach świata. Tak, to prawda. To jest miłe. A proszę powiedzieć, czy we własnym domu je pani posiłki na naczyniach przez siebie zaprojektowanych? Wbrew pozorom naprawdę mam niewiele naczyń zaprojektowanych przez siebie. I nawet mój mąż się śmieje ostatnio, bo talerzyki deserowe mam z Włocławka, które kiedyś dawno temu kupiłam, ale no mam kilka naczyń, które lubię bardzo, swoje kubki, akurat mam kubki przez siebie zaprojektowane i część naczyń, które lubię, ale zapewniam, nie. Kupuje pani także inną ceramikę? To znaczy nie, może nie tyle, że kupuję inną ceramikę, jeżeli to kupuję swoją, ale no ileż można mieć. Także cieszę się, że inni kupują. Została pani w ubiegłym miesiącu wyróżniona jednym z najwyższych odznaczeń nadawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę powiedzieć, jakie to uczucie? No po pierwsze, powiem szczerze, ja byłam zaskoczona, wzruszona, zakłopotana, no bo to jest takie rzeczywiście wyróżnienie, którego zupełnie się nie spodziewałam. I no nie ukrywam, że jest to bardzo miłe, ale ja do tego podchodzę z takim, w ogóle podchodzę do zawodu, który wykonuję z ogromną pokorą i twierdzę, że uczę się całe życie. I przy okazji właśnie takiego wyróżnienia, to jest to ogromnie zobowiązujące, bo to nie jest tak, że dostało się wyróżnienie i w zasadzie to już tak można głowę nosić w chmurach. No, to jest naprawdę taka sytuacja, która wymaga dalszego stawiania sobie poprzeczki i rozwijania się, bo jest to zawód projektanta jest właśnie takim zawodem, w którym cały czas powinno się poszukiwać nowych rozwiązań, dbać o piękno tej formy, i ponieważ pracuję w ceramice użytkowej, to jest to absolutnie związane
z użytkowością. Forma musi być funkcjonalna, więc funkcjonalność jest, łączy się z urodą każdego naczynia. No właśnie, bo ceni Pani funkcjonalność i piękno ceramicznego przedmiotu, to się wszystko musi łączyć, prawda? Ale w Pani twórczości jest też sporo miejsca na rzeźby. Co jest Pani bliższe? Ceramika użytkowa czy te formy artystyczne? Wie Pani, ceramika użytkowa zajmuje większość mojego czasu, bo to jest praca zawodowa, z którą jestem bardzo związana. Po prostu myślami cały czas jednak analizuje się te kształty, analizuje się wszystkie tematy, które ma się zadane w fabryce. To jest sprawa oczywista. Poza tym tutaj jest projektant jest włączony we wdrożenia, w pracę z modelarnią. Czyli mało tego więc czasu. Więc tego czasu jest bardzo mało i ja bardzo lubię rzeźbić, ale ja tego czasu mam naprawdę niewiele. Chyba że jak jest cieplej, lepsza pogoda, dłuższy dzień, no to wtedy wieczorami, popołudniami mogę coś zrobić i rzeźbę traktuję jako pewnego rodzaju wypoczynek. Ja rozumiem, że przy większych formach jest to też i wysiłek fizyczny. Niemniej jednak wyłączam się wtedy i mogę sobie w rzeźbie pozwolić na taki swój sposób realizowania tego i nie muszę zwracać uwagi, czy to się komuś spodoba, czy to się nie spodoba, bo w zasadzie robię to trochę dla siebie. Natomiast jeżeli projektuję ceramikę, ja tę ceramikę projektuję dla klientów. Ja oczywiście, jeżeli jestem zadowolona z tego, co robię, no to jest to miłe. Muszę robić albo dobre rzeczy, albo bardzo dobre. Ja sobie nie mogę tutaj pozwolić na zupełną taką swobodę, ponieważ to musi być sprzedane. Ale tak się właśnie dzieje, bo Pani prace są doceniane. Powstało już ich ponad 1500 wzorów przez Panią zaprojektowanych form. Skąd Pani czerpie inspiracje? Skąd pomysły kolejne? I czy te pomysły się nigdy nie kończą? No trudno mi tutaj powiedzieć. To jest tak, jest to zrozumienie rynku. Jest wyczucie tego, co jest potrzebne akurat w danym momencie, czego poszukują klienci. Sama jestem gospodynią domową, więc rozumiem, jak to naczynie w użytkowaniu powinno spełniać swoją funkcję. Więc tutaj muszę, każdy pomysł, który powstaje w głowie, jest to burza tych pomysłów oczywiście. Nie zawsze zadanie, które akurat w danym momencie mam do zrealizowania, jest pierwsze. Czasami przychodzi mi do głowy zupełnie inny pomysł, ale muszę wybrać to, co jest akurat istotne, to, co jest ważne, to, co jest w danym momencie A czy potrzebne trendy, na rynku. Trendy, moda mają duży wpływ na wzornictwo? W jakimś sensie również mają, dlatego że no, w tej chwili kuchnie światowe się tak tutaj, przepraszam, kuchnie poszczególnych narodów się tak pomieszały w tej naszej globalizacji, że należy połączyć te własne pomysły przełożyć na język danej kuchni, więc pewne trendy oczywiście, że mają wpływ, tylko każdy pomysł, każda moda powinna być jednak przeanalizowana i przetworzona na użytek własnego zakładu. Staram się, dbam o to, aby zakład był pewną indywidualnością, aby to nie było ciągle to samo, aby nie naśladować kogoś. Niech to będzie w pewnym charakterze, w pewnym stylu, ale to nie powinno być oparte na tym, co robią inni. Jednak i mieć tą swoją klasykę, prawda? Absolutnie tak, absolutnie tak. Jakie są Pani plany na przyszłość? Jakie są moje plany na przyszłość? Powiem szczerze, że ja nie zastanawiam się nad tym, jakie są moje plany na przyszłość, bo jest dopóki projektuję, dopóki mogę, dopóki jeżeli zdrowie wystarczy, jeżeli te rzeczy, które robię i będę robiła, będą dobrze się sprzedawały, będą się podobały. No i naturalnie przez to ja się naprawdę nie zastanawiam nad tym, jakie są moje plany. No chciałabym
Chciałabym mieć taką ciągłą pasję, którą mam w tej chwili, mimo upływu czasu, mimo wieku, która powinna cechować każdego projektanta, niezależnie od wieku, czy jest to młody, czy stary, czy z doświadczeniem większym, czy mniejszym, ponieważ tutaj nie można się poddać rutynie. Cały czas powinna być jednak przy dużym doświadczeniu, oczywiście znajomości technologii w zakładzie, bo bez tego absolutnie się nie da. No, trzeba się do pewnych rzeczy dostosować. Jeżeli każdy projektant przemysłowy musi się dostosować do możliwości zakładu, w którym pracuje, to jednak tak, tak. No, chciałabym mieć zawsze tę pasję, chciałabym mieć zawsze taką świeżość spojrzenia i realizować różne rzeczy, nie tylko takie, które akurat klienci w danym momencie chcą kupować, ale rzeczy, które troszkę wychodzą naprzód, które stanowią pewną oryginalność, które po prostu są jakimś takim wyzwaniem ciekawym dla mnie samej jako projektanta, dla czyli sprawdzenia trochę, siebie. Czyli trochę zaszaleć. Trochę zaszaleć, tak, bo to jest potrzebne też, to jest potrzebne, oczywiście, tego że pani tak. Pani oczywiście życzę i bardzo dziękuję za rozmowę, tym bardziej, że bardzo się było trudno z panią spotkać i namówić panią na rozmowę, bo jak sama pani powiedziała, lepiej działać niż dużo mówić, dlatego jeszcze raz to dziękuję. Prawda. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.